Przed nami bardzo dynamiczny tydzień, jeden z takich bardziej aktywnych te wakacje na niebie, planetarnych dni. W poniedziałek już mamy ważne wydarzenie. Merkury, który przebywa w znaku lwa, zacznie się cofać pozornie na niebie, czyli wejdzie w tak zwaną retrogradację, a to oznacza, że od poniedziałku różne sprawy związane z pracą, podróżami, zakupami i różnym sprzętem elektronicznym mogą się trochę komplikować. To jest dobry czas, aż do 1 sierpnia Merkury będzie w retrogradacji, dobry czas, żeby wracać do starych pomysłów, odnawiać znajomości, wysyłać ponownie jakieś CV czy zgłoszenia. Natomiast będzie trudno robić nowe rzeczy, ponieważ Merkury w retrogradacji każe nam powtarzać do skutku. Więc jeżeli mamy zrobić coś ważnego, nie zrażajmy się przeciwnościami i róbmy, dopóki nam to nie wyjdzie, przez najbliższe 3 tygodnie. Na niebie też ustawi się Merkury w koniunkcji z Marsem. Pod koniec czerwca też była taka konfiguracja, więc pewne konflikty czy pewne sprawy pilne mogą wrócić, które w czerwcu, którymi się zajmowaliśmy, więc musimy być na to przygotowani, nawet jeżeli jesteśmy na wakacjach, to poniedziałek i wtorek miejmy rękę na pulsie i no, pamiętajmy, że warto odbierać telefony, bo ktoś może zadzwonić do nas z jakąś ważną wiadomością. Natomiast we wtorek też na niebie utworzy się taka niekorzystna konfiguracja, która w tym tygodniu sprawi, że na dużo rzeczy możemy czekać i pewne rzeczy się będą opóźniać, ponieważ utworzy się opozycja Słońca z Saturnem, a to oznacza, że czegoś nam może brakować, coś może pójść nie tak i ogólnie będziemy musieli iść na kompromis i dopasować się do tych warunków, do tych okoliczności, w których się znajdujemy, czy w które po prostu będą nam dane. Więc nie wybrzydzamy w tym tygodniu, robimy to, co możemy. Natomiast jeżeli chcemy coś więcej i chcemy coś polegać na naszym szczęściu, no to przeczekujemy początek tygodnia. W drugiej połowie tygodnia już będzie bardziej dynamicznie. Na niebie w czwartek utworzy się trygon Słońca z Neptunem. Będziemy bardziej działać na intuicję i też sprawy z początku tygodnia zaczną się bardziej wyjaśniać i klarować. Natomiast jeszcze czeka nas dosyć dynamiczna kwadratura w czwartek. Mars ustawi się w kwadraturze z Uranem, co może sprawić, że będziemy zbyt pochopnie podejmować decyzje, ale też różne zmienne okoliczności mogą się pojawić, tak? Ludzie mogą odwoływać spotkania, zmieniać terminy. Musimy się przygotować na to, że w środa i czwartek to jest taka jedna wielka loteria, ale z kolei będzie się dużo działo po tym początku tygodnia, który może być troszeczkę taki wolny. Weekend bardzo dobry, aczkolwiek na niebie ustawi się opozycja Słońca z Plutonem, która w niedzielę będzie uściśli się na niebie, czyli nie jest to dobry czas w weekend, żeby chodzić na jakieś masowe imprezy w ciemne zaułki, w nieznane nam miejsca, ponieważ opozycja Słońca z Plutonem jest aspektem, który każe uważać na to, co nie jest dla nas bezpieczne. Więc jeżeli jesteśmy na wakacjach, to nie pływajmy poza terenem, który ratownik nie ma objęty wzrokiem. I ogólnie też bardziej odpoczywajmy i regenerujmy się, bo taka opozycja może sprzyjać też porządkom w sprawach rodzinnych, w sprawach uczuciowych. Dosyć dynamiczne są aspekty na niebie, natomiast nigdy nie ma tak, że w ciągu dnia nie ma jakiejś dobrej godziny, kiedy można jednak coś zrobić. W poniedziałek od rana, już w nocy, Merkury wejdzie w retrogradację, do 1 sierpnia tam będzie się poruszał ruchem wstępnym, ale na niebie mamy dobre w poniedziałek aspekty. Między 14.30 a 15.30 Księżyc ustawi się w sekstylu z Marsem i w sekstylu z Merkurem i potem też wieczorem po 18.00 Wenus w kwadraturze z, więc to są takie momenty w ciągu dnia, kiedy można się przebić z jakimiś swoimi sprawami. Księżyc będzie ogólnie w wadze, więc to sprzyja kontaktom z ludźmi i rozmowom. We wtorek cały czas Księżyc będzie w znaku wagi, więc bardziej korzystne będzie współpracowanie i też dopytywanie, zbieranie informacji, ale na niebie będzie koniunkcja Merkurego z Marsem i ta opozycja Słońca z Saturnem. Więc godziny poranne nie za bardzo i też potem między 18 a 19.30, kiedy będzie opozycja Słońca z Saturnem, też to są taki moment w ciągu dnia niekorzystny, ale możemy między 11 a 12 przebić się i coś dobrego zrobić, bo to jest jedyny moment w ciągu dnia, kiedy Księżyc będzie w dobrym aspekcie z Jowiszem, czyli taki dobry moment. W środę Księżyc przechodzi do Skorpiona, będziemy bardziej prywatnie różne rzeczy załatwiać,
będziemy bardziej nastawieni na pracę, na wyniki niż na rozrywkę i poznawanie nowych ludzi. Dobre momenty w ciągu dnia to jest między 18 a 21, kiedy Księżyc będzie w kwadraturze z Merkurem, ale już po 21 będzie aspekt Księżyca z Marsem kłótliwy, więc nie załatwiajmy wieczorem jakichś ważnych spraw osobistych i na randkach też nie poruszajmy tematów drażliwych. W czwartek Księżyc cały czas w znaku Skorpiona będzie i na niebie ta nieprzewidywalna kwadratura Marsa z Uranem, która sprawi, że no, możemy dostać jakieś zaskakujące wiadomości i dostosować plan dnia do tego, co się będzie na bieżąco działo. Natomiast dobry moment w ciągu dnia to jest między godziny poranne, między 6 a 10 i potem między 17 a 18. Tak naprawdę jedyny moment, który odradzam na jakieś ważne sprawy, to między 19 a 20, kiedy będzie ścisła kwadratura Marsa z Uranem. W piątek już troszeczkę lepsza aura, chociaż jeszcze do 17 Księżyc będzie w znaku Skorpiona, czyli będziemy bardziej skryci, bardziej zainteresowani sprawami zawodowymi, finansowymi niż osobistymi. Dobre momenty w ciągu dnia to jest tuż nad ranem i potem między 22 a 23.30, kiedy Księżyc będzie w trygonie z Merkurem. Ogólnie poprawa aury i bardziej towarzyską nastąpi po 17, kiedy Księżyc przejdzie do Strzelca. Weekend bardzo rozrywkowy, dobry na wyjazdy i ciekawe wydarzenia. Księżyc w sobotę w znaku Strzelca ustawi się w trygonie z Marsem nad ranem i potem w bardzo dobroczynnej koniunkcji z Jowiszem. I wieczór między 20 a 22 to jest bardzo dobry na różne sprawy nie zawodowe, tylko rozrywkowe, ale też uczuciowe, więc jeżeli macie coś ważnego do powiedzenia komuś, to jest bardzo dobry moment w ciągu tego miesiąca. W niedzielę też Księżyc w znaku Strzelca sprzyja temu, że będziemy ciekawi, chętni gdzieś wyruszyć, ale uważajmy, nad ranem kwadratura Księżyca z Neptunem między 3 a 6 rano może sprawić, że będziemy tacy rozkojarzeni, więc nie wyruszajmy zbyt wcześnie w drogę samochodem szczególnie. I potem taki niekorzystny moment w ciągu dnia między 16 a 17, kiedy będzie ścisła opozycja Słońca z Plutonem. Nie wierzmy wszystkiemu, co mówią inni ludzie i bądźmy troszeczkę podejrzliwi, bo to jest taki aspekt, że bardziej musimy wierzyć swojej intuicji. Życzę wszystkim udanego tygodnia i po więcej, czyli po prognozę dla 12 znaków Zodiaku na ten tydzień, zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Miłka Krogulska przedstawi Wam swoje prognozy dla 12 znaków Zodiaku. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!